Gryfino i okolice to mnóstwo atrakcji turystycznych i ciekawostek historii. Większość z nich znamy. Są też takie, koło których przechodzimy obojętnie, nie wiedząc nawet, że istnieją. Dziś zapraszamy Państwa na film, który pokaże 10 wybranych atrakcji z Gryfina i okolic. Najciekawszym elementem kościoła w Wełtyniu są wczesnorenesansowe freski pokrywające całość nawy głównej. Niestety nie przetrwały one okresu reformacji, kiedy zostały pokryte tynkiem. Dopiero przez przypadek w latach 60. zostały ponownie odkryte przez konserwatorów. Freski przedstawiają historię stworzenia świata. Tajemnicą kościoła w Wełtyniu jest twarz. Twarz umieszczona na dachówce, która reperowała dziurę po lewej stronie od głównego wejścia od kościoła. Co jest ciekawe, jej rysunek przypomina raczej twórczość Picassa czy innych mistrzów awangardy niż pokornych i bogobojnych twórców religijnych. Most nad Odrą Wschodnią to jedna z wizytówek miasta. Stalową konstrukcję zbudowano po II wojnie światowej. Tak jak przedwojenny, taki obecny most jest zwodzony. Mechanizm sterujący umieszczony w środkowym przęśle co miesiąc poddaje się próbie w celu utrzymania jego sprawności technicznej. Próba polega na podniesieniu części jezdni. W Gryfinie mamy odcisk wielkiej stopy. No dobra, łapy, a konkretnie psiej łapy. Jest to najstarszy psi ślad w mieście. Powstały podczas budowy muru obronnego u zbiegu ulic Bałtyckiej i Energetyków. Jak go znaleźć? To proste. Wystarczy stanąć plecami do transformatora i spojrzeć przed siebie. Następną ciekawostkę spotykamy obok kościoła w Dołgich. Jest to grób polskiego żołnierza, który zmarł tutaj 24 grudnia 1939 roku. Żołnierz był jeńcem, został skierowany z obozów do Biedniewie do prac polowych w tutejszych gospodarstwach. Postanowił uciec do domu na Wigilię. Niestety na swojej drodze spotkał wartownika, ten strzelił mu prosto w czoło. Jego szczątki spoczywają tutaj do dzisiaj. Pierwsi polscy osadnicy, którzy pojawili się w Gryfinie w 1945 roku, zastali miasto pokryte sowieckimi napisami propagandowymi. Tylko dwa z nich dotrwały do czasów dzisiejszych. Obydwa możemy widzieć na tym samym budynku przy ulicy Łużyckiej. Sława Ruskomariuszu, chwała rosyjskiej broni, wysze bdzielność bojec, wysoka czujność żołnierza. Polska kolej nowocześnieje. Pociągi jeżdżą coraz szybciej, holowane przez coraz nowocześniejsze lokomotywy. Mało kto już pamięta czasy parowozów. Pamiątką po tych czasach jest pompa wodna, która stoi na końcu peronu drugiego dworca kolejowego w Gryfinie. Parowóz podjeżdżał razem ze składem osobowym lub towarowym. Pod pompę, bez konieczności rozpinania składu, napełniano go wodą i mógł jechać dalej. Gryfiński PSS towarzyszy naszemu miastu od pierwszych miesięcy po zakończeniu II wojny światowej. Od tamtego okresu aż po koniec lat 80. budował on swoją potęgę. Jej szczyt to właśnie koniec 80. lat. Obecnie bardzo niewiele pozostało z dawnej świetności PSS-u. Niemniej jednak uważne oko pasjonata historii naszego miasta z całą pewnością je dostrzeże. Znajdujemy się na ulicy Słowiańskiej, gdzie w bloku numer 5 znajdowała się redakcja robotnika szczecińskiego. Kawałek dalej, w bloku numer 3, drukowano od 1983 roku oryginalnie gryfińską gazetkę Krawędź Ziemi Gryfińskiej. W gryfińskim lapidarium znajdują się płyty nagrobne nie tylko ludzi zmarłych w Gryfinie, ale również w okolicznych wioskach. Najciekawszą z nich jest ta, należąca do syna miejscowego fabrykanta marmolady. Zginął bohaterską śmiercią w brazylijskim Rio, próbując ratować załogę tonącego jachtu. Jego ciało spoczywa w Brazylii, rodzina zaś postanowiła ufundować symboliczny nagrobek tutaj.